Siemanko, kłaniam się nisko. Powerade, bikawusia z McDonalda. Nuta zieju, sprawdzałem, bardzo fajnie. Trąba nawet spoko wypadł, no a zieju bardzo dobrze. Wejście na przykład, co tam dotknę, zamienia się w gówno i tak dalej, bardzo fajnie, daje dyszkę. Oceniam, możemy razem posłuchać, oczywiście. Ja już słuchałem, więc żeby było szczera reakcja niestety nie będzie, bo już słyszałem i rzeczywiście Zeju zrobił na mnie wrażenie, ale on ma taki talencik do rapowania. Koszulę ubrałem hawajską, niestety nie mam galowych spodni. Są to dresy, ale kto tam będzie patrzył mi pod biurko dzisiaj, nie? Nie będzie dzisiaj żadnego na pewno już tańczenia. No chyba, że posypią się jakieś duże ilości subskrybentów, donate'ów czy jakichś szalonych bitsików. Co to było tańczone przedtem, to jest tańczenie na następny rok, kurwa, zrobione. Witam cię, Garnusz, tutaj chyba jest jakiś stary widz, który pamięta jeszcze moje polsko-francuskie koneksje, polsko-francuskie duety. Grałem kiedyś z takim Francuzem, miałem nick Garnuch, a on to czytał Garnusz i tak właśnie powstał Garnusz, francuski Garnusz. Więc pozdrawiam cię, byku, że pamiętasz te czasy. Płyta streamerów, coś tego? Jak zaproszą i nie będę miał akurat ataku lenistwa, które mnie często atakuje, od dziecka mam ataki lenistwa, kurwa, to jeśli zaproponują i akurat wstrzelą się w tą lukę, że chce mi się coś w życiu robić, nagrywam. Ale wiecie, jak to jest z nami streamerami. Kurwy, rude, łyse, fałszywe, nic nie robią. Kto jest ze mną, ekipa? Nie wiem. Ej, bo sytuacja wygląda tak, że od roku nie jestem z pewna dziewczyna i jak gdy kogoś miałem, to było gitale. Dymy, jak kurwa! Jestem sam teraz, to tęsknię za nią strasznie jak za żadna. Nie wiem, jak o niej zapomnieć. 10 zł. To klasycznie, zamknij oczy i wyobraź sobie, że ona tam na gałęzi, kurwa, skacze. I to nie jest gałęź od drzewa. Oj nie. Po prostu wyobraź sobie, że... no jest kurka, no stary, no brutalnie ci powiem, no. Ona możliwe, że gdzieś zbiera teraz, no, orzechy. Big nuts, you know boy, big nuts. No po prostu ona już nic nie... Inaczej ci powiem, w jej życiu nie ma miejsca dla ciebie i tego pyrtka. Rozumiesz? Brutalnie. Bo nikt tego ci nie powie. Po prostu ty potrzebujesz takiego lepca na łeb, żebyś się otrząsnął i zaczął chodzić na dziwuchy. 26. Tak, 120 zł, gierka ma 2 giga, tak, wiem. Wiem, kurwa. No i co z tego? Zobaczycie. Nieraz pokazywałem tutaj tytuły, które zawróciły wam w głowie. Myślisz, że stu teraz płacze przez fagatę i ociera łzy dwusetkami? Możliwe, wiesz, faceci muszą czasem popłakać, facet musi uronić trochę łzy, ale myślę, że gość chyba jest doświadczony życiowo i kto wie, może już te rany się zagoiły, zagnieździły. Limfa podeszła, zaschła, jest strup, ze strupa zeszło, kurwa, wszystko, zerwany, została blizna. Nie mam pojęcia i szczerze mam to w piździe. Tak, czoło spalone jest, widzowie, zobaczcie. Ale tak już powiem poważnie, to nie jest akurat zdrowe. Mam bardzo czerwone czoło. No, znaczy czoło. Chociaż kurwa tak, moje czoło zaczyna się tutaj, kończy się tam. Ale no, spaliło mi łeb. Zajebistą gierę będziemy grać, wszyscy widzowie będą grać, będziemy na Discordzie o tym gadać, a będą przychodzić te zjeby z RP i tak, a w co wy gracie, kurwa? W chuja gramy, chuj cię to interesuje, wypierdalaj do Los Santos. A my będziemy mieć taką fajną ekipkę fajnych ziomeczków, co będą sobie grać w pieśni chwały. A wam kurwa chuj do dupy. Właśnie tak. Elo tam, na RPG-cie se napad robić. I ta Weka to nas w chuj zaprowadzi. Ty, jakiś chłop! Weka! Chłop się nazywa Weka! Ligopledia! Ty, gość kurwa! Weka! Z Finlandii! 19-latek, retired? To znaczy co, że już przestał grać? Kurwa, chłop poszedł na emeryturę w wieku 19 lat. Bo nie poszło mu w tej gierce, co? Jest, ale show, 4200 widzów, najlepsze jest to, że dochodzimy do pierdolonego paradoksu. Jest więcej subów niż kurwa widzów na tym kanale. nie wiem z czego się cieszyć, bo wiadomo, suby to kasa, ale jak to jest możliwe, że mam więcej subów niż widzów, o chuj tu chodzi? To chyba źle o mnie świadczy. Dobra, rozjebię to, rozjebię ten taniec.
Muszę tylko nauczyć. Za 200 subów. Włoski gangster, taniec, dobra? Zaczynamy, czekaj. Dobrze jest? Zajebiście, sorry. Dobra. Jeden do jednego. Dobra, dzięki, dzięki. Ale to już nie będę robił tańców, bo to już... Wystarczy, wystarczy. Ja mam 30 lat, widzowie, serio. To się będą szoty, będą... Będzie się to za mną ciągło, kurwa, kilka dobrych lat. Dobra. To się skończy? Dobra. Jeszcze raz, z ekranem. Dobra, dobra, lecimy. Teraz gos, bo ja wiem, co trzeba zrobić. Dobra, lecimy i lecimy. Kurwa, idealnie! Idealnie go rozjebałem! Prawie, prawie, jeden do jeden. No te nóżki, te nóżki jeszcze musisz poprawić. Nóżki, nóżki, bo on dokładnie ten. No ale myślę, że jeden do jeden było. Nie no, jej, to się, nie no, Bazy, to za dużo już, kurwa mać, no co jaja. Ja pierdolę. To już, to coś, kurwa, nie wiem co mówić, ty X-ulaniec i reszta chłopaków, nie wiem naprawdę co mówić. No bo, no co ja mam powiedzieć, no co ja mam już powiedzieć. No, mamy 5000 subów, ja pierdolę. Mamy 5000 subów. No ja nie wiem co powiedzieć po prostu. Nie wiem jak już reagować na te prezenty, bo to są po prostu prezenty, nie, dla was. Od Baziego, od X-ulańca, od Basterka, od Ganczara, od wielu tutaj można powiedzieć widzów. Nie wiem skąd macie tą kasę, nie wiem ile macie tych kart graficznych, którymi kopiecie te kryptowaluty. Powiem wam, że no już ja już troszkę upocony. Niestety fajnie tu się siedzi, tylko po godzinie dwóch naprawdę tu się robi gorąco, nieprzyjemnie. Ogólnie jakby jak osoba, która tu nie siedzi, wchodzi do tego pokoju, to widać po prostu taki odrzuca, czy tu była moja mama, czy tu chłopaki aparat montowali u mnie, czy Aga przychodzi, czy kiedykolwiek tu Agnieszka przyszła, no to nie wchodzi. A tu wysyła samochód na sterowanie, kurwa, z kartką nalepioną. No po prostu to kurwi, no, wielcy artyści niestety żyją w bajzlu. Zadzwoń do Isamu, popytaj kim jestem. Wiesz, no ja nie w moim jakby interesie gestii, kwestii, żeby naprawdę sprawdzać kim jesteś, to było takie bardziej, wiesz, kim jesteś, że coś takiego robisz, tak? Ja szanuję twoją prywatność, możesz prywatnie do mnie napisać, możemy sobie pogadać. Tak całkowicie z ciekawości, wiesz, bo to są duże pieniądze, naprawdę są duże pieniądze w dzisiejszych czasach, wiesz, gdzie dwa bieguny są, ludzie, którzy nie mają kasy, ludzie, którzy mają jej za dużo i kupują suby na przykład i absolutnie... Nie, no, podpuszczam Bazi, ale nie przebijesz chłańca, nie macie na tyle. No, stary najebany, dziękuję za 3 dolarki, wiesz o co mi chodzi, Bazi? Ciekawy jestem, co ci dziad powie, więc dzwoń śmiało na ile, wiesz co, nie mam do niego numeru telefonu nawet, ale dobra, czekaj, mam do niego mogę? Siema wariacie, ty słuchaj, znasz gościa o niku Bazi 3UZZY z Twitcha? Bo on jest pojebany, co o nim wiesz? No co, będę dzwonił do chłopa o 23, siema, znasz Baziego, kurwa, z Twitcha? Co jest kurwa? Ty to mnie pierdolisz? Wy myślicie, że jestem takim kozakiem? Będę dzwonił, wiesz, nie gadałem z Szymonem zbyt dużo i co? Będę, siema, znasz Baziego? No kurwa, widzowie, w jakim filmie żyjecie, no? Zaraz chwilę mi odpisze, ale i samo ma tutaj suba u mnie. Tak, hop, czy nie od kopa? 600 subów, tak, o tak, wiesz. Tak i... Tak, o. Widać Baziego? Że wiecie, że tak na wszystkich trochę jest, nie? I patrzcie, i kolejnych będziemy jakby na nich namalowywać. Wiesz, rozumiecie, o co chodzi? Że wiesz, będzie taki wielki kolaż, że będą przykrywać się nawzajem. Siemanko, Eldudzik, kurwa, ja w ogóle, Eldudzik, ustaliłem, że ty w ogóle jesteś gwiazdą na wszystkich streamach. Wczoraj wbijam do Ksajo na streama i kurwa jechał z Dudzikiem jak ze starą kurwą, naprawdę. I myślę sobie, ty, czyli ja też mam Dudzika i też się składa, że jadę z nim jak ze starą kurwą, co jest grane. I okazało się, że Dudzik to jest wielka gwiazda Twitcha, ja to nie wiedziałem, naprawdę, więc... No co, no, mój stosunek się do ciebie nie zmieni, ale no powiem ci, że troszkę szanować zacząłem, nie? Ja nie wiedziałem, że ty jesteś tak w ogóle w takich kręgach znany.
Że ta spierdolina wyciekła dalej niż na nasz czat. Tak, to mój kochany widz jest pojebany w chuj i ma nieskończoność amunicji na koncie. Aha, i nie lubi Disa. Okej. Okay. Ja pierdolę, znowu 100 subów, kurwa. Kurwa, co jaja. Nie, no to jest, nie, bo ja pierdolę, go rzeczywiście ma nieskończoną amunicję na koncie. Dudzik ma VIP-a, a ja to co gorszy. Nie, papieżowi też dam, tak, rzeczywiście, ty powinieneś też mieć VIP, 2-1 papież. Ja wiem, że Dudziu, dla ciebie to jest wielkie zwycięstwo, wiem, że to jest wielkie zwycięstwo dla ciebie. No i co, też chciałbym pokazać widzom, że warto się starać, kiedy wszyscy na ciebie plują. To ty to zbierasz do butelki i masz kurwę wody później. I potem własną prywatną studnię. Gratulacje, Dudzio, dostałeś VIP-ka. Ale pamiętaj, na VIP-ka trzeba też pracować. O, on jest też z Krakowa, Bazi. No to nie, no Bazi, po prostu napisz do mnie prywatną wiadomość. Najlepiej na Twitchu, bo pewnie sporo osób się będzie podszywać pod ciebie. I kurwa, no wyskoczymy sobie gdzieś coś zjeść, kurwa się napić. Czy w sensie, no nie będziemy pić do upadłego, ale wyskoczyć na godzinę. Zjeść sobie obiadek. Jeśli tylko chcesz, to z chęcią. Oczywiście ty stawiasz, no bo widzę, że masz kasę. Na kurwy. Może, może. 2022 rok. Ludzie latają w kosmos, kurwa, rozumiesz to? Psy umią mówić. Małpy, kurwa, Gudny używają tamte. Telefonów. A najabny, ja w saunie streamuję. Dzięki za dobranokę. 5 zł. Ty, no kurwa, streamuję w saunie. O kurwa, nie włączyłem kamerki. Ale byłyby jaja, jak ja tu się przebieram, kamerka chodzi, w majtach sobie paraduje, kurwa. O kurwa, ja pierdolę. Wszyscy by zapomnieli o tych planach A i B wagaty. Dobra, koniec tej koszuli. Ale tu kurwi, ale kwaśno tu jest. Ale kwaśne siedzenie jest. Ja pierdolę. Kwasica story 4, kurwa, sprawdź to. Ale tu kurwi kwasię. Kwasiu. Kwasiu. Już chwila, zaraz chwilę wracam, jeszcze chwila. Czego ja tu potrzebuję? Tak jest, szczykawka, igła. Heroinowy wywar, dobrze. Jeszcze idę po kompot. Jestem jak górnik, tylko że ja nadaję na żywo, nie? Kurwa, górnik z Twitcha. Pierdolony górnik z Twitcha. Normalnie, gorąc jest, tak? Tilt is offline. Że w tym przyrodzie są feromony i dupeczki to tak. Lubią. Oczywiście, złotych. oczywiście, że to lubią. Że w smrodzie są feromony. Czyli normalnie myślisz, że ty cycowalisz sobie kloca i smarujesz się kurwa gównem cały, dupa na ciebie leci. Nie do końca, nie o to chodzi. Feromony na przykład mogą występować, kiedy ci się krocze spoci albo pacha. Tam jakieś feromony mogą być. Ale nie, że ty obstrasz se kurwa majtki i będzie dupka za tobą latać. Co ty kurwa pierdolisz? Co ty chłopie dupcysz? No nie, tak nie jest.